odłożyłem harfę, której pękły struny. Wziąłem w rękę latarnię, wyszedłem na ulicę. Tak napisał irański dysydent, poeta Ahmad Shamlu. Wychodzimy na ulicę. Opowieści o Iranie pokazaliśmy wam już największą katastrofę w dziejach nowożytnego Teheranu. Już po budynku. Pokazaliśmy, jak religia splata się w Iranie z polityką. Śmierć Izraelowi, śmierć Izraelowi. Szlachetny przywódco, jesteśmy gotowi, gotowi. Zwycięski jest islam, unicestwiona Ameryka. Moją uwagę przykuł jeden z modlących się tutaj mężczyzn. Płakałem z tego powodu, że bracia strażacy, drodzy towarzysze broni, zjawili się tam i zostali pod gruzami, polegli śmiercią bohaterów. Dlatego płakałem. Ale trochę też z powodu trzech obywateli Bahrajnu, którzy polegli z ręki reżimu rodu Khalifa. Płakałem również dlatego. Co pan sądzi na temat USA i Izraela? Stany Zjednoczone są wrogiem nie tylko Iranu, ale całej ludzkości. My z całą mocą będziemy stawiać opór naszym wrogom, zwłaszcza wielkiemu szatanowi. I nigdy nie damy za wygraną. I będziemy mu przeciwdziałać aż do upadku rządu amerykańskiego, będącego najbardziej zbrodniczym i przestępczym krajem na świecie, który odebrał innym krajom bezpieczeństwo. Co do Izraela, otóż Izrael jest, że tak powiem, państwem żydowskim i syjonistycznym. Proszę źle nie zrozumieć, my przecież mamy Żydów, ale Izrael to kraj żydowski i syjonistyczny, to znaczy zagarnął Palestynę jako uzurpator i z całą pewnością za 25 lat Izraela już nie będzie. My zaś do końca zachowamy naszą wrogość i nie spoczniemy, dopóki nie zgładzimy i nie unicestwimy Izraela. Śmierć Ameryce, śmierć wrogom szyitów, śmierć mudżahedinom ludowym, śmierć Izraelowi. Jak najbardziej wierzymy w szatana, ponieważ mówimy, że szatan jest szkodliwy. W Koranie powiedziano, nie stworzyliśmy dżinów i ludzi z żadnym innym zamiarem, jak tylko takim, żeby nam oddawali cześć. Wobec tego powinniśmy miotać kamienie w przeklętego szatana, którym są amerykańscy syjoniści, izraelscy Żydzi, ród Khalifa i ród Saudów. Unicestwimy ich. Zasada jest taka, zawsze my zwyciężamy, ponieważ po naszej stronie jest prawda. Od 1365 lat stawialiśmy opór, oddawaliśmy życie, aby ustanowić władzę Islamskiej Republiki. Zatem ten sztandar w ręku światowego przywódcy muzułmanów, zastępcy imama czasu, pochodzącego od Zahry Marzi, potomka proroka islamu, wielkiego Ajatollaha, imama Hamanei, jest w ręku właściwej osoby. Bóg jest wielki, chwała Allahowi. W tych ludziach jarzy się prawdziwy ogień. Dzieje się tak pomimo faktu, że na piątkowe modły przychodzi także wielu oportunistów, którzy chcą się po prostu władzy przypodobać. Czy w pewnym sensie Iran nie jest już w stanie wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom? Dziś wieczorem porozmawiamy na temat amerykańskich sankcji wymierzonych w Iran i politycznych napięciach, a naszym gościem jest analityk polityczny dr Fuad Izadi, dziekan Wydziału Politologii na Uniwersytecie w Teheranie. Kiedy ludzie wykrzykują takie zdania, nie mają na myśli samych Amerykanów. Mają na myśli politykę Stanów Zjednoczonych. Nie lubią polityki Stanów Zjednoczonych. A jaka jest polityka Amerykanów? Nakładanie sankcji na Iran. Obywatele Iranu od wielu lat odczuwają skutki amerykańskich sankcji. Więc jeśli czynisz komuś źle, ta osoba może na ciebie nakrzyczeć i usłyszysz o sobie rzeczy, których nie chciałbyś usłyszeć.
Takie są skutki amerykańskiej polityki. Irańczycy nie mówią tego do Polaków. Powodem, dla których te słowa nie są wymierzone w Polskę, jest fakt, że Polska nie nakłada sankcji na Iran, nie wywiera na nim presji, nie sprawia takich trudności jak Ameryka. To jest powód, dla którego jesteśmy niechętni w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że Stany od 1953 roku okazują taką niechęć w stosunku do Iranu. Przywrócili rządy Szacha, obalili demokratycznie wybrany rząd. Rządy Szacha były represywne, trwały tak długo dzięki wsparciu, które otrzymał ze strony USA. Więc jeśli wyrządzisz te wszystkie krzywdy narodowi, ten naród nie będzie siedział cicho. Doktor Izadi jest dziś jednym z najbardziej wpływowych analityków w Iranie. Naszym celem jest powstrzymać reżimy sponsorujące terroryzm, które zagrażają Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom bronią masowego rażenia. Iran agresywnie obstaje przy produkcji broni i eksportuje ją terrorystom, a niewybrana demokratycznie grupa ludzi uciska irański naród marzący o wolności. Takie państwa wraz ze swymi terrorystycznymi sprzymierzeńcami stanowią oś zła, która zbroi się, by zagrozić pokojowi na świecie. George W. Bush zaliczył kiedyś Iran do osi zła. Myślę, że niezależna irańska polityka zagraniczna nie spotyka się z ich zadowoleniem. Myślę, że również nie zapomnieli, że Irańczycy pozbyli się ich sprzymierzeńca Szacha. Myślę, że chcieli, żeby Iran był im posłuszny w kreowaniu polityki wewnętrznej i zagranicznej. A w momencie, gdy irański rząd chce być niezależny, nie nazywają go rządem niezależnym, lecz rządem, który jest im wrogi. Wtedy wprowadzana jest polityka krzywdząca ten rząd. Obecnie nie wiemy, do czego to doprowadzi. To, co wiemy na pewno, to to, że jeśli bardziej uciska się Irańczyków, stawiają oni większy opór. Co doprowadza do sytuacji, w której uzyskujesz przeciwny efekt w stosunku do tego, o który zabiegałeś. Chcą wywrzeć presję na irański rząd, a on staje się silniejszy za każdym razem, kiedy Amerykanie zachowują się w ten sposób. Przywódca, duchowy przywódca, wielka postać, Chomeini i Chamanei. Pahlavi był dobry, Pahlavi, Szach, tak. A Chomeini? Chomeini, no cóż. A Mossadegh? Mossadegh w porządku. Iran przechodził już trzy okresy różnych form rządu. Okres premiera Mossadegha, którego obalono za pomocą CIA, okres Szacha Rezy Pahlaviego i okres od rewolucji islamskiej w 1979 roku, od rewolucji Chomeiniego. Który z tych okresów był najbardziej korzystny dla Iranu i jaka może być przyszłość w tym kontekście? Ja uwielbiam historię jako naukę. Metodologia historyczna wskazuje jednak, że ciężko jest oceniać, który etap historyczny jest lepszy czy gorszy od innego. Każdy etap historyczny danego kraju jest bowiem konsekwencją poprzedniego. Sposób, w jaki rządził Szach Mohammed Reza Pahlavi, spowodował pewne zmiany w irańskim społeczeństwie, które sprawiły, że rewolucja islamska z 1979 roku była nieunikniona. Nie można oceniać, który etap był lepszy. Co pan sądzi o nowej prezydenturze amerykańskiej, o Donaldzie Trumpie? Za każdym razem, gdy doktryna militaryzmu dochodzi do głosów USA, w odpowiedzi na to rodzi się także i militaryzm w Iranie. Ja tego nie mogę oceniać pozytywnie jako zadeklarowany zwolennik reform i zmian w moim kraju. Ja kocham mój kraj i dlatego nie chcę widzieć doktryny militaryzmu w USA.
Koniec końców, wszystkie rządy USA są wrogie w stosunku do Islamskiej Republiki Iranu. Czy to będzie Clinton, czy Trump, to nie ma znaczenia. Rząd pani Clinton wygenerowałby kolejne sankcje dla Iranu, tak jak demokraci robili to przez ostatnie 5 lat. Zmusili nas tym, żebyśmy byli mądrzejsi niż był rząd Ahmadinejada. Jak pan widzi pozycję i przyszłość Iranu w zmieniającym się świecie, w świecie, w którym trwa globalna konfrontacja pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi? Nie ma już rządu prezydenta Ahmadinejada w Iranie. A co za tym idzie? Nie ma także jego radykalnych wypowiedzi, które konsolidowały społeczność międzynarodową przeciwko Iranowi. Mamy zatem w tym momencie szansę na mądrą politykę, polegającą na wypełnianiu przestrzeni pomiędzy USA a Rosją, USA a Europą. Tylko w okresie Ahmadinejada straciliśmy tę strategię polityczną, która polegała na balansowaniu pomiędzy światowymi potęgami. Po II wojnie światowej uciekli się do militarnej agresji, aby cały naród uczynić bezdomnym pod pretekstem cierpienia Żydów. Przysłali imigrantów z Europy, Stanów Zjednoczonych i innych części świata w celu stworzenia całkowicie rasistowskiego rządu w okupowanej Palestynie. W ramach rekompensaty za poważne konsekwencje rasizmu w Europie pomogli doprowadzić do stworzenia najbardziej okrutnego i represyjnego reżimu na terenie Palestyny. Przyjechaliśmy do Iranu, aby spotkać szatana. Tak zachodnie media ochrzciły byłego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada. Zetknięcie się z nim nie jest łatwe. Trzeba wymknąć się spod opieki służb specjalnych. Ahmadinejad przez 8 lat był prezydentem. Przy swoim stole zawsze zostawiał puste miejsce dla szyickiego mesjasza, Mahdiego. Mówił nawet, że Mahdi podpowiadał mu słowa w czasie wystąpienia na forum ONZ. Wierzył, że to Mahdi daje mu moc. Dziś mieszka w zwykłym bloku w ubogiej dzielnicy Teheranu. Ajatollahowie orzekli, że nie może startować w wyborach. Otacza go jednak sława, jaką w Polsce cieszył się Andrzej Leper. Biedni ludzie wierzą, że jeszcze wiele może. Chcą go chociaż dotknąć. Chcieliśmy powiedzieć, że Iran nas bardzo interesuje. Sam byłem tu już 2 razy. A mnie interesuje Polska i to, co Polska robi. Jak pan prezydent ocenia obecną sytuację w Iranie? Nie udzielam wywiadu. A co pan myśli nieoficjalnie? Mogę powiedzieć, że znam Polskę. Polacy to bardzo mili ludzie. Wszystkich ich bardzo kocham, z głębi mojego serca. Pewien czas współpracował pan z panem Mahmudem Ahmadinejadem. Jakie są pana wrażenia z tej współpracy? Miał on spore poparcie w społeczeństwie. I tak jak każdy inny prezydent na świecie, miał swoje osiągnięcia, dobre rozwiązania, a na wielu płaszczyznach odniósł porażkę. Tak się właśnie dzieje, kiedy kierujesz rządem. Nie jest to proste zadanie. Więc ludzie, którzy przewodzą rządom, nie mają białego lub czarnego wyniku swoich rządów. Jest on raczej szary, co znaczy, że w czymś odnieśli sukces, a w czymś innym zawiedli. Ahmadinejad jest dziś bezsilny. Prawdziwą siłę mają za to ajatollahowie z Qom. Po długich staraniach jeden z najbardziej wpływowych ajatollahów młodego pokolenia zdecydował się na wywiad z polskim reporterem.
Jak można objaśnić funkcję Ajatollaha? Kim jest Ajatollah? W związku z jego głęboką wiedzą na temat świętych i ważnych postaci islamu, obowiązkiem Ajatollaha jest wyodrębnianie istoty religii i przekazanie jej wiernym, żeby mogli ją prawidłowo stosować w życiu. Jak to się dzieje, że Bóg wyznacza człowieka, żeby tłumaczył naturę Boga innym i ten człowiek to robi? To jest oczywiste, że ludziom potrzeba kogoś, kto im pomoże wieść dobre życie. Czym jest islam? Jak w kilku zdaniach określiłby pan naturę islamu? Jeśli miałbym powiedzieć tylko jedno zdanie na temat islamu, powiedziałbym: islam jest najlepszym i najbardziej dokładnym programem, który pomaga istotom ludzkim osiągnąć człowieczeństwo. Czy prawo szariatu to najbardziej doskonałe prawo, jakie człowiek otrzymał? Tak, w to właśnie wierzę. Ale tak też twierdzą ludzie z Daesh. Daesh to grupa ludzi, która twierdzi, że działa zgodnie z regułami islamu, ale tak naprawdę postępuje zupełnie wbrew jego zasadom. Czy Islamska Republika Iranu jest najlepszą drogą do tego, żeby w świecie zapanowało prawo Boże? Wydaje mi się, że to polityczne pytanie, a mieliśmy rozmawiać o religii. W tym wypadku religia bardzo splata się z państwem. Ja tego nie oceniam. My tego nie oceniamy, pytamy jedynie o religijny wymiar tego zjawiska. Wydaje mi się, że w tym pytaniu chodziło o to, czy system zaproponowany w Iranie byłby dobry dla reszty ludzkości. Prawa i regulacje, które obowiązują w Iranie, zostały ustanowione zgodnie z zasadami islamu. Religia jest częścią prawa w Iranie, ale jej praktykowanie zależy już od decyzji ludzkich. Kiedy mówimy o chrześcijaństwie, czy możemy wskazać jakiś kraj, który byłby przykładem doskonałego państwa chrześcijańskiego? Może w sposobie praktykowania religii w tych krajach są jakieś braki czy błędy, ale nie możemy powiedzieć, że są to błędy w samej religii. Problem leży gdzie indziej. Dziękuję. To ja dziękuję. Całą rozmowę z Ajatollahem kontrolował przedstawiciel służb specjalnych, który wszystko zapisywał, nagrywał i pozwalał mówić na pewne tematy, a na pewne nie. A na koniec zrobiliśmy sobie wspólne, rodzinne niemal zdjęcie. Wielokrotnie prosił mnie, żebyśmy spisali wszystkie pytania. Spisałem 4 pytania, ale powiedziałem, że może pojawić się ich więcej, ale powiązanych tylko z tymi na liście. A wy nagle zmieniacie temat. A człowiek ze służb specjalnych siedzi tam i wszystko nagrywa. W tym tkwi problem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiem. Tylko z powodu jego obecności jestem ostrożny. Ale co takiego mogło się stać? Co się mogło stać? Przede wszystkim mogli powiedzieć o mnie: ten człowiek to kłamca. Stara się wyciągnąć kwestie polityczne z rozmowy na temat religii. Mogli zapytać: interesuje cię religia, czy zajmujesz się polityką? Spokojnie mogliby mnie teraz wezwać, a być może zostałbym aresztowany. Bałem się reakcji człowieka ze służb, nie Ajatollaha. To jednak jest Iran. Rzeczywistość
szybko przypomniała nam o swojej naturze. Będąc przybyszem, trzeba tu stąpać bardzo ostrożnie. Szczególnie w kom. Kolebce zielonej rewolucji. Tu, w słynnym meczecie w Kom, narodziła się islamska rewolucja. Tu przemawiali i imam Khomeini, i imam Khamenei. Kom to ośrodek polityczny i religijny, który rzuca cień na cały Iran. Do dziś. Udało nam się tutaj wejść, dzięki temu, że zyskaliśmy przychylność pana ze służb specjalnych Iranu, który cały czas nas pilnuje, za nami stoi. Jednym z powodów, dla których wybuchła islamska rewolucja, był fakt, że szach nie zwracał uwagi na moralność. Na poziom moralności, którego obywatele oczekiwali i na jaki zasługiwali. Jest to jeden z obecnych w Europie problemów. Wartości, które pozwoliły Europie stać się Europą, zostały zatracone i to wpływa na zmniejszenie się siły Europy. Rozwiązaniem jest posiadanie moralnych wartości w swoim życiu. Te zasady mogą być oparte na religii. Dlatego pytanie o moralność jest bardzo ważne. Jeśli projekt europejski upadnie, to moim zdaniem jednym z tego powodów będzie upadek moralności. Zabrania się ludziom być tak religijnymi, jak chcieliby być. To sprawia, że ludzie nie podążają za swoją moralnością na tyle, na ile powinni lub chcieliby. Koniec końców, ekonomiczne prosperity bez zgodnych z moralnością praw, regulacji i procedur nie pomoże państwu. Może sprawi, że państwo będzie bogatsze, ale nieszczęśliwsze, a szczęście jest ważniejsze od bogactwa. Islam w Iranie czasem przypomina naszą religię. Wierni powinni słuchać ajatollahów, tak jak my kardynałów i papieża. Oni jednak ciągle czekają na swojego Zbawiciela, Mahdiego. Każdy nowy dzień w Iranie otwiera przed nami nową tajemnicę. Każdy nowy dzień uczy czegoś nowego. To bardzo tajemnicza i mało zrozumiała ciągle dla nas Ziemia. Bo ciągle nie wiemy, czy mamy do czynienia z wielkim diabłem, czy z innym rodzajem dobra. Mówiąc poważnie, ciągle poszukujemy jądra duchowości tego niesamowicie pięknego i głębokiego kraju.
Idąc ulicami zabytkowego targu, który pamięta pochody sprzed kilkuset lat, czułem się spokojnie i swojsko, inaczej niż w krajach arabskich. Kawa smakuje tu inaczej niż gdziekolwiek na świecie. To miejsce jest bardzo stare. Powstało 300 lat temu. Od zawsze należało do mojej rodziny. Jeszcze 15 lat temu była tu hamam, czyli łaźnia, ale teraz jest tu herbaciarnia. Jak pan się czuje w dzisiejszym Iranie? Państwo Iran jest bardzo dobre. Jest bezpieczeństwo. Ludzie są bardzo dobrzy. Prezydent Rouhani jest bardzo dobry. Kocham prezydenta Rouhaniego, tak samo jak panów Chomeiniego i Chameneiego. Wszystko jest dobrze. Ludzie są dobrzy i nie ma żadnego problemu. Pan powiedział, że kocha władze Iranu, które są teraz. Jest pan szczęśliwy. Jest bezpieczeństwo. Ze wszystkich krajów na świecie jest tu najlepsze jedzenie i najlepsze bezpieczeństwo. Jest dobrze. Nie ma problemu. Nasza rozmowa przypomina rozmowę z Polski z lat komunizmu, kiedy człowiek podstawiony zachodnim dziennikarzom mówił tylko tak jak w taśmy. Kocham ludzi z każdego kraju na świecie. Ale Polska, ludzi z Polski kocham bardzo. Kochasz ich? Tak. Z głębi swojego serca? Tak. Ty jesteś szczęśliwy, ale ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Dziękuję, dziękuję. Wróć kiedyś do mojego kraju, do mojego miasta, do mojego domu. Będę czekać. A może ja po prostu nic nie potrafię zrozumieć? Nie potrafię, bo tak przepełniają mnie moje europejskie myśli, sądy i mądrości. Zanurzmy się głębiej w Iran, w jego historię i sztukę. Może to sprawi, że dotkniemy prawdy o Persji bardziej. Okej, jesteśmy na miejscu. Kilka słów na temat tego domu. Jest to największy zabytkowy dom w Iranie. W tradycyjnej architekturze te części pełnią rolę nawiewu. Zachowaliśmy je w oryginalnym kształcie jako część dekoracyjną ściany. Widoczny tam obraz króla jest całkowicie oryginalny. Istnieje historia, że kiedy król został zaproszony do tego domu, gospodarz zlecił artyście wykonanie tego obrazu. Więc kiedy król był tutaj gościem, mógł podziwiać swój własny portret. Co to był za król? Muzaffar ad-Din Shah. Persja to też dywany. Dywany o magicznym pięknie. Najpiękniejsze dywany powstają w Kaszan.
Perski węzeł jest jedynym węzłem w całym przemyśle dywanowym, który znalazł się na liście UNESCO. Dywany z kaszan zawsze wytwarzane są z naturalnej wełny i jedwabiu. W wielu państwach próbuje się kopiować unikalne wzory dywanów z kaszan, ale ich jakość w najmniejszym stopniu nie może konkurować z oryginałami. Wszystkie dywany są tkane ręcznie. Użycie najwyższej jakości materiałów sprawia, że nasze dywany mają ciekawą właściwość. Da się ją zaobserwować w upalne lata i w mroźne zimy. Zimą nasze dywany zapewniają przyjemne ciepło, a latem zapewniają uczucie chłodu. Nie mogłem sobie tego darować. Magia tych perskich dywanów jest niezwykła, ale polega ona na pracy, cierpliwej pracy kobiet przez wiele miesięcy. To wszystko jest ręcznie wykonane. Tego nie da się podrobić. Coraz mniej w naszych domach jest właśnie takiego piękna, unikalnego. A te dywany w kaszan są nie do podrobienia. Jakie zmiany zaszły w irańskiej sztuce po rewolucji w 1979 roku? Myślę, że dzieła sztuki tworzone są w oparciu o dany etap w historii. Nawet przed rewolucją wielu artystów poruszało w swoich dziełach tematykę konfliktów z ówczesnymi władzami. Po zwycięskiej rewolucji niektórzy artyści zdecydowali się pójść na wojnę między Irakiem i Iranem. W ich dziełach widać odbicie ich przeżyć i refleksji związanych z wojną. Artyści zawsze inspirowali się zwyczajami i tradycjami Iranu. Ale w tamtych czasach skupili się na sztuce nowoczesnej. Zmierzam do pytania, czy istnieje we współczesnym Iranie spis tematów, którymi sztuka nie powinna się zajmować. W każdym kraju są pewnego rodzaju ograniczenia nakładane na artystów. Większość wystaw, które organizujemy, ma konkretną tematykę, więc zainteresowani artyści mają narzucony temat przewodni. Odbywają się także wystawy dla dzieł w stylu dowolnym. I wtedy każdy może pokazać taką formę sztuki, jaka mu się podoba. Jeśli artysta chce, żeby jego dzieła zostały dołączone do wystawy, najpierw musi porozmawiać z osobą odpowiedzialną za wystawę, z którą wymienia się swoimi wizjami. Dzięki temu unikamy później wielu ewentualnych nieporozumień. Czy złagodzenie polityki wobec Zachodu i ten program otwarcia Iranu na świat jest zgodny z pana radami? Podpisanie porozumienia nuklearnego pokazuje, że Iran jest chętny do pogłębienia współpracy z Zachodem. Więc pytaniem pozostaje nie to, czy Iran będzie skłonny do otwarcia się na Zachód, lecz czy Zachód otworzy się na Iran. A z tego, co widzimy, USA nie do końca otwiera się na Iran. Obiecano, że sankcje zostaną zdjęte. Niektóre zdjęto, niektóre nie. Iran w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań i potwierdzają to same Stany Zjednoczone, International Economic Agency i wszyscy obserwatorzy.
Czy możemy powiedzieć to samo o rządzie USA? Nie. I ma to wpływ na antyamerykańskie nastawienie w Iranie. Proszę pamiętać, co wydarzyło się, gdy poprzednia generacja Irańczyków została nastawiona antyamerykańsko. Obaliła ona wspierany przez USA rząd, wyrzucili z kraju Amerykanów. W tym momencie przed USA otwierają się ogromne możliwości. Jeśli je wykorzystają, nasze relacje się poprawią. Ale biorąc pod uwagę poczynania Amerykanów, nie sądzę, aby to miało nastąpić. Jeśli obecne pokolenie Irańczyków stanie się tak antyamerykańskie jak pokolenie ich rodziców, nie będziemy w stanie przewidzieć, co się stanie. Populacja Iranu podwoiła się w przeciągu ostatnich 30 lat. Za czasów Szacha większość Irańczyków nie umiała czytać i pisać. Umiejących czytać było mniej niż 50%, teraz to 97%. Tak więc społeczeństwo obecnie jest większe, młodsze i lepiej wykształcone. Jeśli to pokolenie zdecyduje się zrobić Amerykanom coś podobnego do tego, co stało się 37 lat temu, jeżeli będą sfrustrowani postawą USA, nie jestem w stanie przewidzieć, co dokładnie się wydarzy, ale na pewno będzie to o wiele gwałtowniejsze od tego, co zrobili ich rodzice. Mija piąty dzień od katastrofy wielkiego budynku Pelasco Building. Ciągle trwa akcja ratownicza, ciągle pali się miejsce katastrofy. To największa katastrofa w nowoczesnej historii Teheranu. Ale to nie jedyne ważne wydarzenie, które wstrząśnie Teheranem w tym roku. Za kilka miesięcy odbędą się tu wybory, a ich wynik ciągle jest wielką niewiadomą. Jadąc tu, myśleliśmy, że najważniejszą figurą, z jaką spotkamy się, będzie były prezydent Mahmud Ahmadinejad. Okazało się, że prezydent Ahmadinejad nie może się nawet wypowiadać publicznie. Nie będzie startował w nadchodzących wyborach. Nie jest już ważną figurą. Tak wszystko zmienia się w Iranie. Nadchodzi nowa fala. Nadchodzą nowe czasy dla Iranu. A nowe czasy dla Iranu to nowe czasy dla Bliskiego Wschodu. A kto wie, czy nie dla świata. Bo Iran jest jednym z niewielu niepodległych państw, które działają w świecie. Niepodległych ani Chinom, ani Stanom Zjednoczonym, ani Rosji. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy to źle? Też nie wiem. Przez cały okres pobytu w Iranie staraliśmy się wyjaśnić tajemnicę tego wielkiego kraju i wielkiego narodu, tej wielkiej kultury, która kumuluje się właśnie w tym mieście. Czy nam się to udało? Nie wiem. Bo Iran jest ciągle wielkim, śpiącym smokiem. Co będzie, kiedy jakiś czynnik naprawdę go przebudzi?